Czy jedliście kiedyś chleb, do którego zapomniano dodać soli? Pamiętacie ten smak? Ja spróbowałem, ale nie dało się jeść. To nie do wiary, jak ważna jest ta mała ilość soli dodana do bochenka chleba i jak wielki wpływ ma na smak całego bochenka. Sól dodajemy do wielu potraw w małych ilościach i zawsze ma ona ogromny wpływ na smak całej potrawy. Więc nic dziwnego, że Pan Jezus użył tego właśnie porównania, żeby zilustrować, jak wielką rolę powinni odgrywać chrześcijanie w społeczeństwie, w którym żyją. I jak wielki jest ich wpływ na otoczenie, w którym się znajdują. Mają nie tylko nadawać smak, ale również chronić przed zepsuciem. Tak być powinno. Ale czy tak jest? Powiem o tym później, ale najpierw chciałbym was zachęcić, żebyśmy sobie wspólnie przeczytali kilka fragmentów z Biblii, w których ludzie Boży dali przykład takiego dobrego wpływu na otoczenie. Pierwszy fragment dotyczy Józefa w Egipcie, po tym jak wyłożył faraonowi jego sny i doradził mu, aby w ciągu 7 lat tłustych gromadzić zboże na 7 lat chudych. I w pierwszej Mojżeszowej, w 41 rozdziale, będę czytał fragmenty od 37. Podobało się to faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł tedy faraon do dworzan swoich. Czy moglibyście znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś faraon rzekł. Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Miło się tego słucha, prawda? Takie wielkie wyróżnienie spotkało Józefa. Tylko, że nie zapominajmy, co on przeżył wcześniej. A wcześniej to był przez swoich własnych braci sprzedany jako niewolnik do Egiptu. Jaka straszna krzywda go spotkała. Potem, mimo że pracował najlepiej jak mógł, został przez żonę swojego właściciela oskarżony o próbę gwałtu. Wylądował niesłusznie w więzieniu. I to nie na parę dni, na parę lat, tak? I mimo wszystko, pomimo że go spotkała tak wielka krzywda, ten człowiek wciąż wierzył w Boga i cały czas ufał mu. No i cóż, i właśnie przez takiego człowieka, przez takiego wiernego człowieka Bóg ocalił cały naród egipski, ocalił rodzinę Józefa i jeszcze dodatkowo ludzi z innych narodów, którzy też przychodzili do Egiptu, żeby kupować zboże, żeby nie umrzeć z głodu. Przez jednego człowieka tak niesamowity wpływ miał ten jeden człowiek na wszystkich, którzy go otaczali. Przeczytamy inną historię o Abrahamie. Pamiętacie, że Abraham przybył do tej ziemi obiecanej, która w przyszłości tak się miała nazywać, ale on tam był przychodniem. I w pewnym momencie zmarła mu jego ukochana żona Sara. I popatrzcie, co się dzieje. Czytam. No tak, nie zapisałem sobie, gdzie to jest. Ale znana historia, więc wam ją tylko przypomnę. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc: jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak:
Słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas Księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi Ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju Chetytom. Tam z dalszej jeszcze rozmowy wynika, że oni chcieli mu za darmo dać to pole i tą jaskinię, ten grób za darmo, ale on się z nimi targował w cudzysłowie w drugą stronę i postawił na swoim, że jednak zapłacił. Kochani, jak musiał się zachowywać Abraham, że Chetyci darzyli go tak wielkim szacunkiem, że on miał tak niesamowity autorytet w ich oczach? W czym objawiało się to chodzenie z Bogiem, że miał na nich taki wpływ? To jest ewangelizacja z dużej litery. To jest ten wyższy poziom ewangelizacji. Tak jak wcześniej tutaj Adam wspominał, bez ulotek, bez książek, to jest o wiele trudniejsze. Jak żyć, żeby ludzie pytali cię o to, jak to robisz? To bardzo trudne. Abraham potrafił. Inna historia z księgi Hioba tym razem. Hiob w pewnym momencie wspomina czasy swojej świetności, zanim te wszystkie nieszczęścia na niego spadły. Jest to zapisane w jego księdze w 29 rozdziale od 7 wersetu będę czytał niektóre fragmenty. Gdy szedłem przez bramę do miasta i zajmowałem na rynku swoje miejsce, gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Tak, ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi. Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie. Serce wdowy rozweselałem. Przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczami dla ślepego i nogami dla chromego. Słuchano mnie i czekano na mnie i w milczeniu przyjmowano moją radę. Chcielibyście być tak traktowani przez otoczenie, w którym przebywacie, gdy wszyscy z takim wielkim szacunkiem, szczerym, nieukrywanym, do was się zwracają. Hiob miał wielki autorytet, tak wynika z tego opisu, ale to nie był autorytet narzucony siłą, tak jak dyktatorzy robią na przykład. Nie, to był szacunek, który nie wynikał ze strachu i nie zrodził się z jakiegoś jednego czynu. To był efekt wielu lat życia w taki, a nie w inny sposób. A to już jest o wiele trudniejsze, przez ileś lat być ciągle takim samym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, który odnosi się do innych ludzi z miłością, traktuje ich miłością Bożą, ratuje ich, pomaga im. I po tym wszystkim, dopiero po tym wszystkim, sam widok tego człowieka powoduje, że ludzie się uśmiechają na sam jego widok. To jest piękne. To jest piękne, bo ktoś inny powiedział zupełnie w drugą stronę, że są tacy ludzie, że niektórzy ludzie przypominają chmury. Gdy odchodzą, to wtedy wychodzi słońce i zaczyna świecić. Zupełnie coś odwrotnego. Kolejna historia, zupełnie inna. Wciąż pokazujemy pewnych ludzi, którzy chodząc z Bogiem i trzymając się Go wiernie, mieli niesamowity wpływ na otoczenie, w którym przebywali.
Teraz apostoł Paweł na statku, w czasie wielodniowej burzy, w czasie straszliwego sztormu. To jest w Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale i będę czytał od 21 niektóre fragmenty. Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, od 21 wersetu. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądź dobrej myśli, bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. I dalej czytam. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. Ja wiem, że nie każdy jest apostołem Pawłem, nie każdy ma widzenia, ale każdy z nas może odegrać podobną rolę w swoim środowisku właśnie w czasie kryzysów, takiego jak był wtedy w czasie tego sztormu. Każdy może odegrać rolę polegającą na mądrym doradztwie i na tym, aby posiadać pokój w sercu, który oddziałuje na innych. Tak przy okazji zwróciliście uwagę na takie zdanie: i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Nie wiem, jak wy rozumiecie to zdanie. Ja rozumiem je w ten sposób, że ze względu na tą złą decyzję, jaką wcześniej podjęto, że postanowiono żeglować w czasie pory sztormowej, no to oni powinni wszyscy zginąć. Tak? No bo za błędy trzeba w życiu płacić. Czasami nawet życiem się płaci, jeżeli to jest poważny błąd. A tu się okazuje, że mimo tej szaleńczej decyzji, jaką podjęli, Pan Bóg miał zupełnie inne plany w stosunku do apostoła Pawła. I niejako dodatkowo powiedział: ciebie uratuję, bo ty przed cesarzem stanąć musisz. Taki jest mój plan. Mam dla ciebie zadanie do wykonania i ty tam dotrzesz. A przy okazji daruję ci wszystkich, którzy z tobą płyną. Jeżeli tak było, jak ja mówię, to wynika z tego, że apostoł Paweł był ogromnym błogosławieństwem dla tych wszystkich ludzi, którzy na tym statku byli. Że sama jego obecność na tym statku uratowała im życie. Nie wiem, no może się mylę, ale tak by z tego wynikało. Że ze względu na apostoła Pawła tak niesamowitą łaska spotkała tych wszystkich pozostałych. Kolejna historia ze Starego Testamentu dotyczy Abigail, żony Nabala. Jak pamiętacie, Nabal zlekceważył Dawida i jego żołnierzy. Dawid wtedy wybuchnął gniewem i ruszył ze swoimi żołnierzami, aby dokonać zemsty na Nabalu i na jego rodzinie. Ale Abigail, żona Nabala, załadowała śpiesznie żywność na osły i wyszła na spotkanie Dawidowi. Będę czytał z 1 Samuelowej,
25 rozdział i wersety od 23, niektóre. 1 Samuela, 25 rozdział, wersety od 23. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Niechże mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. I dalej czytam. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność. I błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi. Gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć, jak wielką masakrę powstrzymała Abigail, ta jedna kobieta. Ale to nie była jakaś kobieta, to była kobieta pełna mądrości, pełna bojaźni Bożej i jednocześnie pełna pokory. I zapobiegła po prostu masakrze całej rodziny, no i być może swojej śmierci również. Popatrzmy na Szczepana, który pełen Ducha Świętego wygłasza potężne kazanie do swoich oprawców. Wszyscy widzieli, że oblicze Szczepana było jak oblicze anioła. Wszyscy słyszeli, jak padł na kolana i jak modlił się za swoich oprawców, członków Rady Najwyższej. Widział to i słyszał również młodzieniec imieniem Saul, u którego stóp złożono szaty. Ci, którzy kamienowali Szczepana, złożyli szaty u jego stóp, aby ich pilnował. A potem ten sam Saul widział jeszcze wiele razy chrześcijan, których sam prześladował, z jaką pokorą, z jakim spokojem znosili te wszystkie zniewagi i te wszystkie prześladowania. I w jego głowie, w głowie Saula, musiały się kłębić myśli. Musiał się zastanawiać, co takiego mają ci ludzie, że potrafią z taką godnością przyjmować te wszystkie zniewagi i cierpienia. Z godnością, a nieomal z radością. Były takie przypadki, że apostołowie po ubiczowaniu radowali się, że mogli cierpieć dla imienia Pana Jezusa. Jak to możliwe, żeby się w taki sposób zachowywać? I te same sceny działy się w pierwszych wiekach na rzymskich arenach, kiedy dzikie zwierzęta rozszarpywały chrześcijan. To samo działo się w średniowieczu, kiedy ci, którzy się podawali za namiestników Chrystusa, palili ludzi na stosach żywcem. A ci ludzie w obliczu takiego stosu palącego się nie wyrzekali się swojej wiary. Niektórzy nawet potrafili jeszcze śpiewać w tym czasie. To przechodzi ludzkie pojęcie. Ale nic dziwnego, że taka niezłomna postawa głośniej przemawia niż jakieś teologiczne wywody. Na pewno jest bardziej skuteczna. I tak jak to nieraz było podkreślane, że krew tych męczenników była nasieniem, z którego wyrastali następni chrześcijanie. Bóg potrafi wykorzystać również człowieka, który nie jest chrześcijaninem, ale wykorzystuje go, żeby swoim autorytetem powstrzymał nierozważne czyny innych. Pamiętacie, gdy Piotr i Jan stanęli przed Radą Najwyższą i zaczęli przemawiać w swojej obronie, to wzbudziło to wielki gniew tych, którzy tego słuchali. To w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale i od 33 wersetu jest opisane. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić, to znaczy apostołów. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał.
polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć. A przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go. Ktoś powie, no Gamaliel był uczonym teologiem, nauczycielem, no to miał autorytet i posłuch. Ale wiecie, okazuje się, że można nie mieć żadnych tytułów i można mieć autorytet. Słyszałem o pewnej skromnej, starszej kobiecie, adwentystce, która w czasie II wojny światowej razem z innymi przeżywała bombardowania. Wszyscy się wtedy bali. Normalne, prawda? To jest sprawa życia i śmierci. Sąsiedzi prosili ją, żeby się modliła do Boga, bo ona się umie tak pięknie modlić i tak jakoś inaczej i na pewno Pan Bóg ją wysłucha. Przy niej czuli się bezpieczniej, bo widzieli, jakie życie prowadziła i że ma znajomości u Boga. Tak w cudzysłowie. I może są przed nami takie czasy, o których pisał Zachariasz w 8 rozdziale i w 23 wersecie. Tak mówi Pan zastępów, stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków i narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Bardzo podobna sytuacja do tej starszej kobiety, prawda? No właśnie. Tylko czy do każdego Judejczyka, w cudzysłowie, czy do każdego adwentysty tak ludzie chętnie podejdą, czując, że w nim coś jest? Czy to tak z automatu działa? Kochani, niedawno słyszałem, na chwilę odbiegnę od tematu, słyszałem, ktoś powiedział takie mądre zdanie w naszym zborze, że powtarzamy takie hasło, młodzież dokończy dzieło. Pewnie tak, ale pytanie, jaka młodzież? Czy to, że ktoś jest młody, to automatycznie powoduje, że się nadaje do tego, żeby to zrobić? To nie idzie z automatu. Co zrobić, aby ludzie na nasz widok tak reagowali? Co zrobić, aby przychodzili do nas po radę? Jak to w praktyce zrobić, żeby być tą solą dla świata, czy jak w innym porównaniu, być światłością dla świata? Jak to zrobić? Ja myślę, że nie potrafimy wypracować tego sami z siebie. Ja myślę, że nie dojdzie się do tego na drodze jakiegoś czytania mądrych książek na przykład. Albo na drodze tego, że my bardzo będziemy pragnęli i bardzo się starali. Niewiele to pomoże. Ja myślę, że jedyny sposób to jest ten, gdy zaczniemy naprawdę chodzić z Bogiem, gdy naprawdę pozwolimy Mu, żeby Duch Boży zaczął nas przekształcać, żeby zaczął naprawdę nami kierować, kiedy naprawdę zaczniemy karmić się Słowem Bożym. Nie tak z obowiązku, bo od tej do tej godziny wypada. Nie, ale dlatego, że my Go pragniemy, że my Go poszukujemy, że my naprawdę wykorzystujemy każdą chwilę, żeby je rozważać. Kochani, ja 40 lat jestem w Kościele, a to, co było na dzisiejszej lekcji, wiele tych myśli ja po raz pierwszy słyszałem. Te piękne odniesienia do tego, jak Pan Jezus karmił na pustyni, można powiedzieć, chlebem, który rozmnożył w cudowny sposób. I te piękne nawiązania do Mojżesza. To jest taka głębia w tym. To jest tak niesamowite, że w pierwszej chwili tego nie widać. A to cały czas jest w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś bierze Biblię do ręki z takim nastawieniem, no ja tu na pewno znajdę jakiś błąd, jakąś sprzeczność, przekartkuje i powie, a tu nic ciekawego nie ma.
Przy takim czytaniu rzeczywiście nic ciekawego nie ma. Ale jak się wgłębisz w temat, to nie możesz wyjść z podziwu. Dopiero wtedy, gdy każdego dnia będziemy pamiętać o pewnych obietnicach Bożych, jeżeli będziemy nimi żyć, jeżeli będziemy doświadczać Boga, jeżeli przekonamy się, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeżeli przekonamy się, że nawet włos z głowy waszej nie spadnie bez mojej zgody, bez zgody Bożej, że nic nie oddzieli nas od miłości Bożej, że nikt nie wydrze was z ręki mojej, wtedy będziemy mieli serce spokojne i nie będziemy się bali złej wieści. Wtedy będziemy mieli pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki. I wtedy, mając ten pokój, nie będziemy o niego walczyć przy pomocy miecza. Nie. My będziemy go czynić. My będziemy udzielać go innym. Bo wiecie, spokojem, czy ze spokojem jest podobnie jak z paniką. To są przeciwstawne rzeczy, ale panika udziela się innym. Jeżeli zaczynamy panikować, to inni zaczynają się zachowywać tak jak my. I podobnie jest ze spokojem. Znacie na pewno ludzi, przy których się bardzo dobrze czujecie. W ich obecności czujecie się spokojni, bezpieczni. I nawet jeżeli on nic nie robi, tylko jest, to przy nim jest tak fajnie, prawda? Są tacy ludzie. Jeżeli ten pokój Boży będziemy w sercu mieć, on się będzie udzielał innym. I wtedy też, w tej mocy Bożej, nie z własnej, będziemy potrafili zagniewanemu człowiekowi odpowiedzieć łagodnym słowem. Chociaż należałoby mu się, prawda, taką wiązankę, żeby dostał od nas. A jednak skąd znajdziemy siłę, żeby łagodniej mu odpowiedzieć i uśmierzyć ten gniew? Że będziemy wywierać wpływ na innych, nawet swoją miną. Zauważyliście, że kiedy witacie się z kimś z uśmiechem na twarzy, to na jego twarzy również się uśmiech pojawia? Jakby wyzwalamy wręcz u niego taką samą reakcję. Nasze zagniewanie, nasze niezadowolenie, narzekanie też udziela się innym. Cały czas mamy wpływ na innych. Swoimi słowami możemy wzbudzić zapał do czegoś albo możemy zniechęcić do czegoś. Jaki ogromny wpływ mamy na otoczenie. Cały czas możemy wywierać albo dobry wpływ, albo zły. Dobry, tak jak sól, która nadaje dobry smak i chroni przed zepsuciem. Ale wiecie, w tym fragmencie, który był czytany, w tym samym wersecie, Pan Jezus wspomniał również o innej soli, która nie daje żadnego smaku i właściwie to nie wiadomo, po co ona jest. Zwietrzała, nie ma smaku, na nic się nie przydaje, chyba tylko na to, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. To jest tak delikatnie powiedziane, tak dyplomatycznie, ale wiecie, co się za tym kryje? Ja to muszę powiedzieć. Tak jak z tą solą, jeżeli nie spełnia swojej roli, to po co mi ta sól? Tak jak z drzewem w ogrodzie, które miało przynosić owoce, bo po to było zasadzone, ale nie przynosi tych owoców, to trzeba je wyciąć. No po co jeszcze zajmuje miejsce, tak? I wiecie, czego to jest ilustracja? Dokładnie to samo będzie z ludźmi. Wszyscy się boimy kończyć tą myśl, bo to brzmi bardzo groźnie, ale niestety tak z tego wynika. Jeżeli na nic się to nie przydaje. Pan Jezus nie zachęca nas, abyśmy odizolowali się od tego świata i zamknęli się w jakichś adwentowych klasztorach. Przeciwnie, mamy się zmieszać ze społeczeństwem i wywierać na nie dobry wpływ. Taki właśnie jak dla przykładu ten apostoł Paweł na tym okręcie. Szczególnie w tych kryzysowych momentach, kiedy potrafił udzielić dobrej rady i kiedy potrafił przemówić w taki sposób, że wlał otuchę w serca tych ludzi. No, potrafił to zrobić, ale wiecie dlaczego?
bo on sam powiedział przy innej okazji: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I ci inni ludzie, o których też dzisiaj wspomniałem, oni też nie z siebie wykrzesali to. To, co dokonali nie dzięki swojej mądrości, ale pozwolili Bogu, żeby w nich mieszkał. I wtedy dzieją się niesamowite rzeczy, piękne rzeczy, które mają dobry, błogosławiony wpływ na wszystkich, którzy nas otaczają. Życzę wam tego z całego serca. Amen.